Dominik Durna dla MMAROK, ze mną jest Borys Mańkowski, jesteśmy przed galą KSW 35. Borys, ty się nie bijesz, no ale bije się chyba twój najbliższy kolega z klubu. Powiedz, jakie to jest uczucie, że w końcu wiesz, że Gamer zawalczy o ten pas, który, no myślę, że od dawna się o nim, ty sam mówiłeś, że tak naprawdę to jest jego pas już od dawna. No tak, tak mówiłem, ale wiadomo, jednak to nie było to, że po prostu po walce będzie mógł mieć go założonego na biodra, tym razem powędruje do niego, będzie mógł sobie go chwycić, a co za tym idzie też, że jacyś tam sponsorzy będą się cieszyć, bo to wiadomo, że jednak jak się coś tam świeci i nie wraca się tylko z pucharem, a z pasem, to jednak to jest to. Jak myślisz, jakim rywalem będzie Mansur dla Gamera? Znaczy tak, Mansur generalnie jest bardzo mocnym zawodnikiem, wiadomo, mistrz dwóch organizacji mocnych, walczył z bardzo dobrymi rywalami, tam większość wygrał, jak wiemy, coś tam poprzegrywał, ale to mówię też nie jakoś tam jednoznacznie i też z mocnymi rywalami, także jest na pewno mocny, no ale Gamer jest po prostu no, bardzo mocny i wydaje mi się, że jeśli po prostu powędruje ta walka tam, gdzie chcemy, żeby powędrowała, jak myślę, że możecie się domyślać, to no, nie chcę tam jakoś wielce wróżyć, ale wydaje mi się, że to powinno się skończyć tak naprawdę w pierwszej rundzie jakąś totalną masakracją. Ostatni raz, jak się biliście razem w Ergo, to była gala KSW 27. Ja wtedy byłem z wami, kręciłem wideo blog o was. Pamiętam te emocje, które... Był fajny, prawda? Może być. Pamiętam te emocje, które towarzyszyły temu, jak Gamer wygrał. Przyszedł do szatni, przytulił cię bardzo mocno i powiedział: teraz twoja kolej, bracie. I tak naprawdę wydarł się, że no było widać, że no musisz przyjść z tym pasem, bo bez tego pasa nie będzie. Nie jest ci trochę szkoda, że nie możesz się bić właśnie z Gamerem razem na tej jednej gali, żeby podkręcać tę atmosferę? Znaczy, no jest trochę szkoda, bo zawsze biliśmy się razem. Na wszystkich galach, także, znaczy na wszystkich nie, no ale chyba tam 3-4 pod rząd, także to było fajne. Mariusz się nam psoci. No Mariusz się psoci, widzisz, on się skupi na walce, to lata i biega i robi sobie jajca, nie? ale no teraz jestem, powiedzmy, od czegoś innego. Gamer, kiedy pierwszy raz się bił na KSW, ja również się nie biłem, tylko byłem od tego, żeby mu pomóc. Teraz, kiedy zbliża się najważniejsza walka w jego karierze, też jestem tu po to, by pomóc. Może tak właśnie może miało być, żebym był po to, żeby właśnie móc gdzieś tam pomagać. Także jestem, zrobimy to, co trzeba i zdobędziemy ten pas. Mały, ale ty brzydki jesteś. Który mały? Ale ty to dopiero jesteś brzydki. Mariusz, nie psuć się tutaj Borysowi, bo będzie mu przykro. Borys, za chwilę, możesz poczekać, za chwilę z chęcią z tobą też porozmawiamy. Patrz, jakie ma parcie na szkło, możemy, nie? Możemy wziąć tutaj Chodź. Obok. Zapraszam. Mogą ludzie skomentować, kto jest przystojniejszy. Od razu się poddał. Potem ludzie mają do mnie pretensje, że ja tu śmieszkuję, jak nie śmieszkować, jak tutaj próbuje nam Mariusz wkroczyć do akcji. No dobra, Gamer się bije teraz, a w takim razie kiedy zobaczymy ciebie? Czy KSW 36, walka z Aslambekiem, to już jest coś, o czym można mówić głośno? Nie, no głośno jeszcze nie można o tym mówić. Myślę, że to KSW 36 to jest ta liczba, której oczekuję. Nasz kolek teraz oczekiwałem też tej majowej, także pewnie nie możemy być, ale no myślę, że będziemy widzieć te KSW 36, czy Aslambekiem. Aslambek ma teraz walkę z Taylorem i myślę, że tam to rozstrzygnięcie pokaże, po prostu z kim się będę bił. I w sieci, i w takich tutaj kulisach już wiele osób wspominało o tym, że pojawiła się jakaś poważna oferta od innej trzyliterowej organizacji, troszeczkę większej i zagranicznej. Czy ty byś mógł potwierdzić albo zdementować to, że rzeczywiście UFC się tobą interesuje tak poważniej niż wcześniej? O, coś jest na rzeczy. Siły. Znaczy no, gdzieś tam się odezwała pewna organizacja, jedna z najmocniejszych na świecie, jak nie najmocniejsza. No ale wiem, że to nie jest wszystko takie hop, siup, łatwe, jakby się mogło tam wszystko wydawać. Także no, w każdej legendzie jest ziarnko prawdy. Także coś tam powiedzmy, że jest i no ale... Jak na razie jest KSW, jest ten plan na KSW 36, no i no co, no, czas pokaże. A to kiedy kończy ci się kontrakt z KSW, ten aktualny? To jest trochę taka zawiła sprawa. Rozumiem. To jest trochę zawiła sprawa. Ale no, w takim razie rzeczywiście jest coś na rzeczy, tak? To nie jest tylko takie pogłoski i plotki zakulisowe? Znaczy nie wiem, jakie są pogłoski, nie wiem, jakie są plotki, nie wiem zresztą skąd ta informacja u ciebie, ale...
ale powiedzmy, że gdzieś coś takiego gdzieś tam wyszło. No wiadomo, no, to najlepsza organizacja na świecie, interesuje się też innymi zawodnikami. Ja powiedzmy, że od jakiegoś czasu tam i lecę sobie dobrze, że tak powiem, w rankingach światowych gdzieś tam też podskoczyłem. No i wiadomo, że gdzieś tam jakieś zainteresowanie też to też rośnie. Rozmawialiśmy przed chwilą o Vitorze Belforcie, o tym, że tam w ostatniej walce już wyglądał jak cień tego legendarnego Vitora. Niestety. Ja nie chciałbym uderzyć do czegoś innego, nie do samej walki. Przed tym pojedynkiem Vitor rzucił taki pomysł, że fani by mogli go sponsorować. Jak myślisz, czy tu chyba Ankos nie narzeka na brak sponsorów, ale myślisz, że to jest jakiś ciekawy pomysł? No, tam nie są pieniądze, to zawsze jest jakiś ciekawy pomysł. Możliwe, że gdyby mu pomogli, to może miałby większe parcie na to, żeby się przygotować, bo jak widać, że nie przygotował się, tak? Aczkolwiek, no kurczę, wiadomo, jesteśmy dla fanów po to, żeby gdzieś tam nas bardziej kibicowali, oglądali, wspierali. No wspierali to akurat może też można uderzyć do tych pieniędzy jednak, ale co można byłoby wytłumaczyć? No, może fani na przykład też myślą, że my jesteśmy jakimiś milionerami i tak dalej. Nie ukrywam, bo ktoś pewnie na przykład chociażby z organizacji KSW czy z UFC, nawet tutaj kogoś. Zimownie spojrzałeś na Mariusza. Tak jest, ktoś to może jest, no, ale jednak trzeba pamiętać o tym, że większość z nas no jednak nie jest. Gdzieś tam jednak to jeszcze nie jest na takim poziomie, jakim powinno być. No powiem tak, powiedzmy, że ja mam około 70 tysięcy fanów na Facebooku, czyli powiedzmy, że gdyby te 10% powiedzmy zapłaciło mi złotówkę miesięcznie, tak sobie szybko wyliczyłem. Czyli 7 tysięcy? Czyli miałbym 7 tysięcy złotych miesięcznie, to powiedzmy, żeby to pokrywało tych moich, powiedzmy, moich dotychczasowych sponsorów, powiedzmy, którzy mnie tam, powiedzmy, pomagają miesięcznie. Także wtedy tak naprawdę mógłbym, załóżmy, na koszulce nie mieć sponsorów, a mógłbym mieć na przykład dziękuję mojej fani. Także też to jest jakiś pomysł, jeżeli ktoś by był chętny. Także no, gdzieś takie coś, wiadomo, że fajnie by było dla nas, bo kosztem po prostu tej przysłowiowej złotówki moglibyśmy mieć łatwiej. No ale wiadomo, jak to jest. A tu takie dość konkretne sumy tutaj podałeś, bo rzadko się zawodnicy zdarza, żeby mówili o tym, czyli to wcale nie jest tak, że mistrzowie KSW są milionerami i tam jeżdżą Maybachami sami. No może mam za długi język trochę, akurat wszyscy ci, co mnie obserwują, to powinni wiedzieć, czym jeżdżę, czyli Cooperem, bo taki właśnie dostałem od mojej firmy Papis, która mnie właśnie sponsoruje, dziękuję wam bardzo przy okazji, także Maybacha nie ma, no ale nie wiadomo, może jak Vitor Belfort rozkręci swój pomysł, gdzieś to wdrożymy w takie życie codziennie, to może ten Maybach będzie, zobaczymy. Dobra, dziękuję ci bardzo i lecimy na ważenie. Właśnie, Gamer zrobiona waga? Gamer zrobiona waga i wyjątkowo czuję się wyjątkowo dobrze. Zwykle, kiedy zrobi wagę, chce wszystkich gryźć, bić. Tak, potwierdzam. I tak jest i wszystkich nienawidzi. A teraz o dziwo i wpuścił jakiś redaktorów i sobie pogadał, jeden sobie zdjęcie gdzieś zrobił, także wyjątkowo dobrze się czuję. I wyjątkowo dobrze wygląda, to zobaczycie za chwilę. Ostatnia rzecz, właśnie mi się przypomniała. Powiedz, skąd pomysł na te wasze nowe mundury? Bo cały Ankos, w ogóle bardzo ciekawa sesja ostatnio, a cały Ankos aktualnie tutaj moro króluje w poznańskim klubie. No tak, tutaj twórcą tego, pomysłodawcą jest nasz trener oczywiście. On wie, co jest modne, a co nie. Także dał taki pomysł, no i jak widać, dobrze wyszło. Aczkolwiek nowym pomysłem jest takim, jak wiemy, nasze barwy to jest czerwono-niebieski, dlatego, a takiego moro nie ma nigdzie, także zrobimy następne moro będzie czerwono-niebieskie i na przykład możemy dodać napis Ankos Army, bo jesteśmy właśnie taką armią. Dobra, dziękuję ci bardzo i do zobaczenia. Dzięki i pozdrawiam wszystkich moich fanów.